Cześć, z tej strony Rootford. Jak co tydzień zapraszam na premiery tygodnia. Need for Speed na pecetową metę dojedzie 17 marca. Jest to zręcznościowa ściganka z tuningiem w tle. Premiera wersji na konsole była już jakiś czas temu. Fakt takiego opóźnienia mrozi krew w żyłach fanów serii i jest czymś nowym. Co za tym dostaniemy w wersji na PC i czym będzie się różniła? Są plusy i minusy. Grafika wypada lepiej, wiadomo. Mamy przede wszystkim odblokowane FPS-y. Jest ręczna skrzynia biegów, jednak jeśli ulegniemy wypadkowi, pierwszą czynnością jest redukowanie biegu tylko po to, aby ruszyć, a w tym czasie nasi rywale uciekają. O tym i o innych wrażeniach dowiecie się więcej z recenzji Pawła na naszej stronie. Ja od siebie dodam tylko, że przy wszystkich poprawkach fabuła gry pozostaje taka sama. Fani MMA mogą zacierać ręce. Gracze posiadający konsolę PS4 i Xbox One na ring UFC 2 wejdą 17 marca. Oczywiście pojawi się kilka nowości. Najważniejszą kwestią będzie system knockoutów, czyli silnych ciosów kończących walkę. Grafika jest na najwyższym poziomie, zawodnicy poruszają się realistycznie i takie samo jest zadawanie oraz reagowanie na ciosy. Bez problemu jesteśmy w stanie stwierdzić, kim jest dana postać, a warto wspomnieć, że mamy tutaj swoją reprezentację. Joannę Jędrzejczyk i Jana Błachowicza. Igrzyska w Rio coraz bliżej, z tej okazji od 18 marca polscy gracze posiadający Nintendo 3DS zagrają w Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games. Jest to oczywiście gra sportowa. Postacie znane nam z Nintendo i Sega walczyć będą między sobą w różnych dyscyplinach, takich jak piłka nożna czy bieganie. Nie rozczarowuje oprawa graficzna. Trzyma poziom gier Nintendo, jest tak samo kolorowa i przyjazna najmłodszym. Salt and Sanctuary. Na PS4 premiera 15 marca, czyli mroczna platformówka 2D z wieloma elementami RPG. Gra nie należy do najłatwiejszych, a produkcja inspirowana jest klasykami takimi jak Castlevania DS i seria Souls. Wcielamy się w rozbitka, który do pokonania ma licznych przeciwników i bossów stanowiących spore wyzwanie na tajemniczej wyspie będącej azylem świata pochłoniętego wieczną wojną. Z deszczu pod rynnę rzec by się chciało. Tytuł będzie początkowo ekskluzywny dla PS4. Teraz recykling. Dungeon of the Endless na Xbox One, premiera 16 marca. Jest roguelike'ową grą RPG i jak każdą cechuje wysoki poziom trudności oraz to, że naszych decyzji nie da się cofnąć. Jedyne co można zrobić, to zginąć i zacząć od nowa. Jest to taki rogalik, strategia, gra logiczna i tower defense w jednym. Gry tego typu mają coraz więcej fanów i choć tytuł ten nie jest nowy, a tylko przeniesiony na Xbox One, to może sprawić wiele fanów. Ponadto gra posiada tryb multi, wymaga on dużej koordynacji, ale daje równie wiele satysfakcji. Jeśli lubicie hardkorowe wyzwania, to propozycja dla was. Na koniec dodatek do Battlefield Hardline pod tytułem Betrayal, czyli zdrada, pojawi się 15 marca na PC oraz konsolach Sony i Microsoftu obecnej poprzedniej generacji. Będzie to ostatni z serii czterech zapowiedzianych przez wydawcę. Podobnie jak w przypadku poprzednich DLC, tak i tym razem w rozszerzeniu otrzymamy nowe mapy multiplayer: Alcatraz, Cmentarz, Chinatown i Cienki Lód. 7 nowych broni, 2 nowe pojazdy oraz warsztat, w którym zmodyfikujemy broń, a następnie będziemy mogli ją przetestować na strzelnicy. Ciekawe jest to, że poza dodatkiem pojawi się też nowa aktualizacja, która za darmo doda 11 nowych modeli broni oraz nowe ustawienia serwerów.